Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić niebo w Photoshopie. Mamy tutaj przykład tego, o czym w poprzednim filmie mówiłam już o tym, że niebo można wymienić, że mogą występować dwa przypadki. Jeden prostszy, kiedy linia horyzontu jest prosta i wtedy wystarczy właściwie maska. I ten film możecie zobaczyć na moim kanale. Ale mamy też ten drugi przypadek, bardziej skomplikowany. I ten przypadek pokazuję dzisiaj, kiedy to nie mamy prostej linii horyzontu, ale na przykład jak w tym przypadku mamy jakieś drzewa, tu mamy dodatkowo taki wiatrak i to białe niebo, które chciałabym wymienić na coś bardziej kolorowego, już ma tą linię i nie taką graniczną, bardzo skomplikowaną. I tutaj przydadzą się inne sposoby na wymianę tego nieba. I znowu zapraszam Was na moją stronę iwonapodlasińska.com, gdzie znajdziecie właśnie całe zestawy nieb i różnych innych pomocy w rodzaju deszczu, śniegu, kurzu. Co tylko potrzebujecie, żeby dodać dodatkowych elementów do Waszych zdjęć, żeby wyciągnąć atmosferę albo dodać tej magii. I dzisiaj zrobimy coś takiego z niebem. I mamy tutaj zestaw nieb, który jest w tym momencie dostępny na mojej stronie. Złapmy sobie któreś niebo, które będzie pasowało. I teraz pierwsze, o czym zawsze mówię w każdym filmie, że te nieba, nakładki trzeba dobrze dobrać. Trzeba przemyśleć to, co będzie naprawdę pasowało, bo źle dobrany overlay zawsze będzie wyglądał nienaturalnie, choćbyśmy nie wiem, co robili w Photoshopie. I w tym przypadku pierwsze, co to powinniśmy przeanalizować, to jak wygląda światło na zdjęciu. I tu mamy wyraźnie światło dochodzące z lewej strony zdjęcia. Widać to po tym światełku na dzieciach, na buzi. I jest to takie ciepłe światło, widać zachodzącego słońca, ale nie bardzo ostre. I dlatego szukam czegoś wśród tych nieb, co będzie pasowało. I wydaje mi się, że to tutaj kolorowe takie niebo z chmurkami by świetnie pasowało do tego. Czyli wybieramy sobie Sky 3 i ja je po prostu złapę tutaj w Finderze i przeciągnę na zdjęcie. I upuszczę. Teraz pojawiła mi się to jako kolejna warstwa. Mamy warstwę Layer 1, która jest warstwą mojego tła. I warstwę na wierzchu, warstwę z tym niebem. Teraz trzeba je trochę rozciągnąć, żeby było, pokrywało cały obszar tego białego nieba i całą wielkość zdjęcia. I teraz jest parę rzeczy, które musimy dostosować. Po pierwsze, ono mnie się wydaje trochę za ciemne, bo tutaj jest naturalnie widać, to niebo po prostu było białe, mało detalu. To jest zdecydowanie za ciemne. Gdybyśmy normalnie zrobili zdjęcie, gdzie niebo miałoby taką ilość informacji, to te dzieci byłyby po prostu czarne. Więc żeby to wyglądało trochę bardziej naturalnie, proponowałabym to z niebo w pierwszym momencie rozjaśnić. Ale jeszcze jest druga rzecz, która nie pasuje. I tu pojawia się najczęściej powtarzający się błąd. To znaczy, że ludzie używają tak ostrego nieba przy takim zdjęciu, co jest totalnym błędem, bo wiadomo, że ta chmurka, jeżeli by tam się znajdowała, ona jest dużo dalej niż to drzewo, więc ona tak naprawdę powinna być dużo bardziej rozmyta. Nie ma takiej możliwości, żeby to, co dalej... W tym przypadku, jeżeli tu mamy ostrość, żeby to, co jeszcze dalej, było bardziej ostre niż to, co bliżej. Więc jedną z rzeczy, którą trzeba będzie zrobić, to też rozmyć to niebo. No i zaczniemy od tego, żeby je właśnie jakoś tutaj wkleić i poradzić sobie z tą najtrudniejszą rzeczą, czyli tymi wszystkimi dziurkami i tymi problemami. I zacznijmy od takiej bardzo prostej rzeczy. Czyli tutaj, gdzie mamy napisane normal, zmieniamy sobie tryb mieszania na... I tutaj zrobimy... Poszukajmy... Multiply. Po angielsku, po polsku to będzie pomnóż. I to już daje nam dość dobrą bazę, że widzimy, że to się dużo bardziej jest widoczne na tym białym niebie. A jeszcze jedna uwaga, to się świetnie wkleja w ten sposób, o ile to oryginalne niebo ma bardzo mało detalu. Że tam praktycznie nic nie ma i jest bardzo, bardzo jasne. I to w tych przypadkach, czyli jeżeli w naszym niebie mimo wszystko coś widać, to można je jeszcze troszkę wręcz rozjaśnić specjalnie, żeby można było wkleić w łatwy sposób bardziej kolorowe niebo. Tyle, że zostaje nam ta tutaj nerwująca linia i częściowo też się wkleiła na tym wiatraku. Widać, że ta chmurka tutaj sobie przechodzi.
Więc trzeba by pomyśleć, jak to załatwić. I teraz tak, można byłoby teoretycznie próbować maską, ale to będzie dość trudne. Załóżmy sobie maskę i sprawdźmy, jak to będzie działało. Biała maska, bierzemy czarny pędzel i przemaluję tutaj. I znowu odnoszę się do mojego filmiku na YouTubie. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się podlinkować, gdzie opowiadałam, dlaczego i jak używam pędzla. I w tym przypadku weźmiemy sobie troszeczkę większe flow, czyli operuję cały czas tutaj flow. W tym przypadku opacity zostawiam na 100% i właściwie to nam coś tam dało. Można byłoby też przejechać po tym. I prawdopodobnie w większości przypadków powinno Wam się to sprawdzić. Jest jeszcze jedna opcja, trochę bardziej skomplikowana i może zaawansowana. Pokażę pokrótce. Można kliknąć dwa razy na warstwę i użyć opcji blendy. Czyli powiedzieć Photoshopowi, pokazuj mi tą warstwę Ivona Sky tylko w miejscach, gdzie underlying layer, czyli warstwa leżąca pod spodem, jest ciemna. I tutaj, żeby to wyszło ładnie, bo to można po prostu zrobić tak, natomiast to wychodzi dość brzydko, żeby to wyszło trochę lepiej, to należy nacisnąć Option albo Alt na kreaturze, żeby rozdzielić te dwie części strzałki. W tym momencie można już puścić, jak są rozdzielone, i przeciągnąć jedną tak prawie że do końca i drugą jeszcze kawałek. To do momentu, aż zacznie to po prostu coś tutaj się brzydkiego dziać. Także trzeba ostrożnie, żeby nie zaczęły się wychodzić takie różne dziwne rzeczy. Ops, zobaczymy sobie, jak to można byłoby zrobić. Wydaje mi się, że jakbyśmy przeciągnęli tą jedną do góry, wystarczyłoby w zupełności. I wygląda to jeszcze niedobrze. Dlaczego? Dlatego, że nie są zrobione te dwie rzeczy, o których mówiłam. Czyli po pierwsze niebo jest za ciemne, a po drugie jest za ostre. To wygląda fatalnie, jeżeli te chmurki są ostre, a jeżeli tło jest nieostre, a chmurki są ostre. Więc rozmyjmy to tło. I proponuję, żebyśmy użyli, można by użyć zwykłego filmu rozmycia gaussowskiego, czyli po polsku rozmycie gaussowskie. Ale możemy sobie też użyć, w ogóle preferuję ten tilt shift. Akurat w tym przypadku różnica nie będzie za duża, ale często jeżeli byśmy na przykład mieli tam słońce, albo na przykład mieli jakiś księżyc, albo taki wyraźny punkt świetlny, to rozmycie gaussowskie sprawiłoby, że ten punkt świetlny rozmyłby się w taki bardzo łagodny i taki lekki sposób. Natomiast tak naprawdę rozmycie z obiektywu wygląda inaczej, bo światła przechodzą w tak zwany bokeh, czyli tworzą się takie kółeczka, które mają de facto ostrą krawędź. I ten tilt shift potrafi bardziej prawdziwie udawać to autentyczne rozmycie z obiektywu. Dlatego użyję tilt shift. I tilt shift jest o tyle ciekawym rozmyciem, że poczekam, aż się pojawi, że nie rozmywa pomiędzy liniami ciągłymi, zaczyna rozmywać od linii ciągłej w stronę linii przerywanej, a za linią przerywaną rozmycie występuje w 100%. I to samo się dzieje w drugą stronę. Tu zaczyna rozmywać i tutaj rozmycie występuje w 100%. W tym momencie chcę rozmyć niebo, które jest na górze. Przesunę sobie to kółeczko tam i teraz właściwie to chcę je rozmyć całkowicie równo. Czasami używam tego tak, że lekko przy samej górze zostawiam już mniej rozmyte. I przesuwamy sobie ten suwaczek blur aż w momencie, kiedy to zacznie wyglądać w miarę naturalnie, czyli te rozmycie na tych chmurkach zacznie przypominać w miarę rozmycie na drzewach. I to zdecydowanie wygląda lepiej. Jeżeli jesteśmy zadowoleni, klikamy OK. I teraz jeszcze jedna rzecz. Wiecie co, przy okazji tego rozmycia zrobił się troszeczkę brzegi, więc weźmiemy Ctrl-T i powiększę sobie troszeczkę to niebo, bo ono się zaczęło tutaj na brzegach lekko rozmywać i nie chcę, żeby mieć takiego efektu na zdjęciu. Troszeczkę je powiększę.
jest kwestia jeszcze tego rozjaśnienia. I przy takim sposobie wklejenia nieba, jak pokazałam przed chwilą, znakomicie zadziała bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć na klawiaturze Ctrl-L i przesunąć sobie tutaj ten suwaczek w prawo czy w lewo, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało u Was, i rozjaśnić to niebo tak, żeby wyglądało co nieco bardziej naturalnie. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Nad odwróceniem tego nieba. Bardziej chyba bym pasowało, gdyby jednak ono było odwrócone w poziomie. Dlatego odklikam sobie tutaj w tym momencie to. To jest coś, co łączy maskę z warstwą. Ja chcę odliczyć samą warstwę bez maski, żeby się nie, żeby ten dziubek, czyli to, gdzie jest ten wiatrak, nie pojawiło się w tym momencie z tej strony. I nacisnę Ctrl-T. I nacisnę sobie prawym przyciskiem myszy i zrobimy sobie flip. Dobrze. Po naciśnięciu OK wszystkie te rozmycia zostaną ponownie nałożone, więc to będzie chwileczkę trwało. No i OK. Jesteśmy w tym miejscu. Możemy sobie w dalszym ciągu przesuwać ten i przesuwać tak jak odwracać, bo jesteśmy w tym momencie oddzieleni od maski i możemy sobie fajnie tutaj przesuwać tym niebem. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą możecie pobrać ode mnie ze strony, to są takie efekty świetlne i sobie też wkleimy to, czyli jeszcze raz przechodzicie na moją stronę iwonapodlesińska.com, link będzie w opisie do tego filmu. Klikamy sobie na i wybieramy tutaj jeden z tych dostępnych efektów świetlnych i to będzie taka, to się nazywa gwiazda, i tą gwiazdę wkleimy sobie z tej strony. Chodzi nam o to, żeby wkleić ją tam, gdzie, skąd dochodzi światło. Wtedy wyjdzie nam taki piękny blask z jednej strony. Ja ją trochę jeszcze powiększę i umieszczę sobie gdzieś tutaj. Klikamy OK i tutaj przechodzimy przez normal na screen. Mamy taką gwiazdę, która wygląda bardzo fajnie, tylko że ona ma troszkę jednak zły kolor, bo ona jest taka biała, natomiast to światełko na dzieciach jest dużo bardziej złote. I żeby ten kolor tej gwiazdki sobie dopasować, to proponuję przejść do filtr, Camera Raw. I tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu najprostszy sposób, żeby zmienić jakby temperaturę czegoś. Bo wystarczy przesunąć tym jednym suwakiem i od razu zrobi się tam piękny złoty kolor, taki autentyczny złoty kolor słońca. I klikamy OK. I dostajemy piękny złoty teraz blask z jednej strony. I to jest to, na co nam chodziło. I teraz jeszcze oczywiście wypadałoby zrobić tutaj parę rzeczy, które by do tego tą edycję zakończyły. Ja tutaj sobie zrobiłam je w Lightroomie. I teraz, jeżeli chcecie obejrzeć ten filmik w całości, czyli jak już zakończyłam pracę z moim zdjęciem i też jak to prowadziłam do początku, bo ja zaczęłam tak naprawdę od zdjęcia takiego. Czyli jak doszłam do tego momentu, to możecie zobaczyć na mojej stronie. I pełny filmik znajduje się, i tutaj Wam teraz przejdę i pokażemy Wam wszystko, gdzie to się znajduje. Przechodzimy na moją stronę iwonapodlesińska.com. I tutaj w zakładce tutoriale mamy pojedyncze filmy bądź kolekcje. W pojedynczych filmach znajdziecie filmy, które są, możecie po prostu płacić pojedynczo filmy, możecie płacić też kolekcje. Jeżeli przejdziemy to na przykład do kolekcji, to po kliknięciu na jeden z tych obrazków pokażą Wam się zdjęcia, które są w tej kolekcji oraz ich wersje przed i po. I w tych moich filmach właśnie na mojej stronie opowiadam wszystko od początku do końca, czyli zaczynam od surowego zdjęcia i kończę na takim, jakie możecie zobaczyć w moim portfolio, które znajduje się tutaj na mojej stronie oraz na moich mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie. Także podlinkowałam to wszystko pod filmikiem, więc zapraszam na moje portfolio, zapraszam do kontaktu oraz co? Zapraszam na warsztaty, bo to zdjęcie, którym pracowaliśmy przed chwilą, było wykonane na warsztatach.
I warsztaty znajdziecie też w zakładce warsztaty. Dostępne są indywidualne, dostępne są grupowe. I zapraszam Was serdecznie, bo edycja to tylko ostatni element pracy nad zdjęciem. Oczywiście zdjęcie najpierw trzeba zrobić, a to okazuje się czasami nie takie proste, więc zapraszam, pokazuję wszystko od początku do końca, jak ustawić aparat, jak pracować z dziećmi, jak łapać kompozycję, jak szukać światła dookoła nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Zapraszam Was na moją stronę. Do zobaczenia!